Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii Zagrajmy Wy. Witam was w grze Wolfenstein The New Order. Powiem wam, że ja osobiście z serią Wolfenstein nie miałem nigdy za wiele do czynienia. Jedyna część, w jaką grałem, to w Return to Castle Wolfenstein. No ale cóż, The New Order ukazał się w 2014 roku, został stworzony przez studio Machine Games, a wydany przez Bethesda. No i cóż, akcja gry przenosi nas w lata 60. XX wieku do alternatywnej rzeczywistości, w której to Trzecia Rzesza wygrała II wojnę światową za pomocą broni Wunderwaffe, czyli cudowna broń tłumacząca z niemieckiego. Wcielamy się oczywiście w kultowego Blaskowicza, którego widzicie tutaj w menu głównym. Od razu mówię, że jeśli chodzi o ustawienia graficzne, to gra nie ma ustawień graficznych, więc no nie gram na żadnym ultra ani nic takiego. No i cóż, moi kochani, zaczynamy chyba, nie? Lecimy. Jestem strasznie ciekaw, tak jak mówię, ja osobiście z serią Wolfenstein nie miałem nigdy za wiele do czynienia i właśnie wiedziałem, że gra zbierała super recenzje i strasznie jestem właśnie ciekaw tej produkcji. Zacznijmy. Nowa gra, tak, te kultowe poziomy trudności. Myślę, że zagramy sobie na średnim. Lecimy. Zobaczmy, co się będzie działo. In my dream I smell the barbecue. I hear children, a dog, and I see someone, I think I see someone. These things, none of it for me. I'm moved by roaring engines, among warriors. We come from the night. Okej, widzę, że gra jest zablokowana na 60 FPS-ów. Morze Bałtyckie, okolice wybrzeża Niemiec. 46. O kurde. Co się dzieje? Wow. Na pokład główny, dobra. Dodam, moi drodzy, że gra ukazała się na PS3, Xboxie 360. Jeszcze na PS4. Co ja mam zrobić? Halo! Zaciskaj to! Nie, ale co? Znajdź narzędzia, aha! A gdzie mam znaleźć te narzędzia? O ja pierdzielę! Tu są! Dobra, chyba wszystko! Dobra, mamy to! Ja pierdzielę, ale się, dobrze się zaczyna, muszę przyznać! Blaskowicz, gaś się, spokojnie! Dobra. Otwórz dziennik, naciskając J. Okej, zrzuć ładunek. Fergus straci wysokość, muszę iść na sam tył samolotu i zrzucić obciążenie. Dobra, no to lecimy w takim razie. Kurde, ale dynamicznie się zaczyna. Odetnij skrzynię, że to, tak? A czemu nie mogę? Jak to się odcina? Mysz 3? Które to jest mysz 3? A scroll, dobra. No kurde, ucinam, panie Jacku, spokojnie. Poszło. Jeszcze tutaj mamy. Dobra, to auto też? Chyba też. Okej, zrzuć ładunek, udało się, dobra. Także myślę, że możemy wrócić na górę w tym momencie. Jak widzicie, mamy oldschoolowe tutaj mechaniki. Bo widzicie, wow! Pasek zdrowia na dole, znaczy punkt zdrowia na dole i kamizelkę. Ja pierdziel, co tu się dzieje? Dlatego właśnie mówię, że gra ma, powiedzmy, oldschoolowe mechaniki. Co mnie też mega ciekawi. Jeden mi się dosłownie ocieramy o ziemię. Wow! Do wieżyczki? O tak, to mi się podoba. Dobry początek. Dobra, strzelamy! Okej, jeden padł. Padł kolejny. Czy nie padł? Nie widzę. O, War Thunder! Tu jeszcze, ani to nasz jest. No gdzie oni kurde są? Nie widzę nic. Nie, to jest nasz, prawda? Tak. Dobra, tamten wpadł do wody, spoko. Tam jest szkop. Okej, dostałem osiągnięcie strzelec, spoko. Dobra. Trochę mnie to denerwuje, że gra jest zablokowana na 60 klatek. Coś bym musiał z tym zrobić, bo coś się czasem trochę zacina, ale dobra. Spoko. No słyszę, jakieś silniki wyją, ale spokojnie, dajmy radę. Ja pierdzielę, gdzie oni w ogóle... Wow! Tu mi przed ryjem coś wyskakuje, co tu się dzieje? Tamten nie znasz.
Dobra. Tamten chyba padł. Gdzie? To się jeszcze? Ja pierdzielę. Ja śmiesznie, wyłączyłem niby Fosynka, dalej mam 60 klatek, śmiesznie, śmiesznie. Gdzie przed nami? Ja faktycznie. Wow! Szczerze mówiąc, myślałem, że zwaliłem sekwencję, ale widzę, że nie. You're still breathing, you jammer bastard. You're tough as they come, you know. Jesus Christ. Mayday! Vulture One, coming, Vulture One. Ledwo żyjemy. Masz tu apteczkę, dobra. No i 20 życia mam zregenerowało, dobra. Tak jak mówię, ja z Wolfensteinem nie miałem nigdy zbytnio do czynienia, poza z częścią Return to Castle Wolfenstein, także też jestem właśnie strasznie ciekaw tych oldschoolowych mechanik, jakie były też między innymi w Doomie, w Quake'u. Jedynie z takich oldschoolowych naprawdę strzelań to grałem w Quake'a kiedyś. Dobra, ciągnę. Siup. Dobra, samoloty alianckie, grafika koncepcyjna, okej. Okay. Fajno. I see smoke. I see solution coming off your rudders. Your freeze ailerons are done. Yeah, this thing handles like a concrete fridge. Thanks for the... Oh shit. No i chyba Condor spada. Come in, Condor 9. That's a troop transport. Condor 9, come in, Condor 9. This is Condor 9. Who's this? Private Wyatt. Sergeant, oh, not Bear Boy. All right, Bear Boy. Listen up, pay close attention. Now, you see the pilot's wheel. A my chyba też spadamy, co? Znaczy my lecimy za nimi, ale. No, dawaj hopok. Udało się? Tak. Udało się. Have a man ready by the side door. You are getting visitors. Dobra, co z nami? Okej. Okay. Co ja mam zrobić? No ja nie wiem, czy jestem ready. O, ja pierdzielę. Mam jakoś skoczyć? Wow. O kurde. Dobra, skaczemy. Ja pierdzielę. Złapiesz mnie? Złapiesz mnie, dobrze. Wow. Co się dzieje? A pierdzie. Nie no, gruby początek, trzeba przyznać. Wciągasz mnie! Dobra. Okej, okay, a gdzie... A ja mogę pogadać z nimi w ogóle. Dobra, chyba już z nikim nie pogadam. Tu mam apteczkę. Coś tu jeszcze mogę zrobić ciekawego? Coś tu poeksplorować czy coś? Nie, to jest zamknięte. Dobra. Coś tu z wami, panowie, pogadam? Niekoniecznie chyba. Leży. O! Apteczka zdała się... A, i mogę mieć nadmiar zdrowia, patrzcie, to ciekawe jest. Mam tu coś wcisnąć czy coś? Spoko. Nie no, muszę przyznać początek gruby, naprawdę. Dużo się dzieje. Nie spodziewałem się aż takiego hardego wejścia. No dobra, to co ja mam właściwie robić? Chwyć się za jaja. Dobra, chwytam się za jaja. Wow. Shit. Nazi war machine is advancing at an astonishing rate.
we can't catch up. Our tactics are failing. Outclassed and outgunned. No one knows why. People are getting desperate. Not me. I'm here to see an old friend and settle a score. Turn this thing around. Jakieś rachunki ze starym znajomym, okej. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Wow. To jest też jakaś broń. Nazistów? No. Śmiesznie. Odpowiedz na wyzwanie, jak ja mam to zrobić? Tutaj, dobra. Fergus, what's your status? We've got a skit of them bad ways over here. Trapped inside an aircraft, well, some kind of armored hell beast is trying to fucking eat it. No joke. The same problem here. Shacked up inside dead wreckage. Is that you over there? A private Wyatt, flash your light. Blasco, can you see the light? Wait, turn off the light, turn it off. Yes, sir. I see you. What can I do for you? We can't get to it from our position. Utterly fucking trapped in here. But if you can access a cockpit turret on this here aircraft, you might be able to kill the beast. Regular small arms sure don't work for fuck at all. Hey, perhaps you can swim here. Just keep your head down below the surface. You should be all right. Good plan, Fergus. Coming to you. No dobra, czyli w tym momencie musimy uratować Fergusa. Aha, i sklep rozwijam skrzynię. Nadmiar energii, spoko. Wow. Biegnij. Aha. No to śmiesznie. No jak ten ślizg zrobić, halo? No, nie działa. Co jest? Czekajcie. Coś mi chyba nie wyszło. Dobra, lecimy jeszcze raz. Sąsiad mi rozmawia za ścianą. Mam nadzieję, że nie słyszycie. Czemu się nie wczytuje? Czemu się tyle wczytuje? Dobra, jeszcze raz. Wybaczcie, że tak trochę sfailowałem. A w ten sposób. To jest głupie sterowanie, muszę przyznać. Jeszcze właśnie. Wiecie, tak mnie też zastanawia, czy... The New Order, bo czytałem, że to jest taki swego rodzaju reboot serii. Także też, no nie wiem jak to fabularnie ma się do części poprzednich, tak jak mówię, no czytałem, że jest to niby reboot. Teraz tak, gdzie jest to działko? To jest pytanie, bo nie widzę go zbytnio. Zanurkujmy jeszcze. My chyba mamy wypłynąć tutaj, zgadza się? Chyba tutaj, albo nie? Nie wiem. Czy mogę jakoś moje cele zobaczyć? A tutaj mam płynąć, dobra. Wow. Ja pierdziel. Dawaj, Blaskowicz. Płyń, płyń, płyń. Czekajcie. Na chwilę się wynurzę, żebyśmy się nie udusili ewentualnie. Dobra. Nie mogę nożem tej skrzyni rozbić. Dziwne. Dobra, lecimy na górę. W takim razie. Okej, okay. Zbijamy po drabinie. Dobra, jesteśmy. Udało się. Na szczęście znalazłem. No i dobra. To co? Lecimy. To ja mam w to ciepać, czy chcę ją strzelać? Tu. Dobra. Coś jeszcze? Nie, udało się. Okej. Okay. Super. Także możemy iść do Fergusa teraz, pomóżmy im. Oczywiście, że was uratowałem! Co wy sobie myślicie? Right, lads, you ready to lay down suppressor fire? No dobra, czyli mam rozumieć, że lecimy. O. No co, ja już zginąłem na samym starcie? No to śmiesznie. Dobra, lecimy jeszcze raz. Akurat jak nagrywam. Wybaczcie. Wiem, psuję klimat. Ja
muszę chyba, wiecie co, przenieść grę na inny dysk, bo mi się tak trochę zacina. Dobra, biegniemy tym okopem. Kurde, tu jest ekran tak dynamiczny, nie wiem co tu się dzieje. Okej. Dobra, nie wiem czy oni już padli, czy nie, kurde, mówię, w Wolfensteina naprawdę nigdy nie grałem. Także tutaj trochę... Okej, mamy granat. Mamy apteczkę, nie? Także, wiecie, tutaj będę się w 100% sam zapoznawał też z tymi mechanikami. Dobra, to teraz tak, podejrzewam, że musimy zeskoczyć... Tutaj! Nie, nie przejdę. Gdzie mam iść w takim razie? Tędy też, nie? Ja to gdzie mam iść? Z tą wyżyczką coś mam zrobić? Nie. Mogę jakoś swoje cele zobaczyć? Czy coś? Pod J były cele. Aha, ja mam tu granatem rozwalić, dobra. Pod G się rzuca, dobra. Okej, okay, udało się. Dobra, tu mam jeszcze pancerz. Trzymaj lewy alt jest, aby wychylić się w dół. Wow. Jakie tu skomplikowane rzeczy. Czekajcie. Okej. Okay. A, i teraz drzwi otworzę. Dobra. Okej, okay, widzę, że mamy różne bronie. O, ostrożnie. Dobra. Czekajcie, może sobie wyjmę... Niekoniecznie... Kurde, jak się zmienia bronie? Jak się zmienia, dobra. Okej, okay, wyrywają. Powiem wam szczerze, że strasznie dynamiczna jest ta strzelanka. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie dynamiczna. Mamy naboje, trochę mnie ogień tutaj bije, ale dobra, spokojnie. Ale podoba mi się, podoba mi się. Tu jeszcze naboje. Dobra. Wow. Kurde, mi wyskoczył. Co jest, skąd jeszcze? Tam jest cieć. Dobra, ładnie. Rozumiem, że to też mamy wysadzić. A nie, tego nie miałem wysadzić akurat, okej. Okay. Jaki jest mój cel aktualnie? Notatki. Znaleźć drogę do bunkra. No właśnie. Czyli ja muszę chyba tędy się poruszać, tak? Tu mamy jakąś drogę. Co tu się w ogóle dzieje? On padł, czy nie? Padł, okej. Okay. Na miarę energii. Kurde, nie mam pojęcia, gdzie tu iść, szczerze mówiąc. Ja tu zrobiłem kółko. Dobra. To czekajcie, czyli nie tędy. Kurde, Blaskowicz, jak ty szybko biegasz? Tu mamy się. Wow, co jest? To jest jakiś psy metalowy. Wow, dobra. Karabin szturmowy sobie weźmy. X, aby użyć dwóch broni. O, tak. To mi się podoba. O. Aha, ja miałem klikać, dobra. Nie, wiecie co, w sumie koncepcja dwóch broni średnio mi siada, więc zostanę sobie mimo wszystko przy jednej. Kurde, jak oni... Teraz mi dopiero uczą, jak reloadować broń. Szybcy są. Dobra, ostrożnie. A powiem szczerze, że tu się nawet by... źle mi się korzystało z zooma. O wiele lepiej mi się strzela bez skołpowania tych Niemców. Dobra, ładnie. Nie wiem jak mój stan zdrowia w ogóle, ale ja mało co obrywam, więc się nie martwię. Tu jeszcze trzeba... Dobra, wiem, że w tej grze też trzeba trochę w eksport dawać, może jest to strzelanka. No to wiadomo, musimy zbierać jakieś rzeczy, energię i tak dalej, więc... muszę uważać na to wszystko. Czemu on do mnie nie strzelał? Jaki głupi, to jest niby normal. Nie czuję w ogóle. Dobra, nadmiar energii, super. A, mogłem egzekucję zrobić. Zobaczcie, wystrzeliłem. Mówię, ja w tą grę naprawdę gram zupełnie po raz pierwszy. Nigdy nie miałem z tym tytułem do czynienia. Dobra, też sobie zbieramy rzeczy oczywiście. Coś tu leży. O, pokera grali chyba panowie. Ciekawe. Tu jeszcze naboje chyba leżały. Gdzie te naboje? O, tutaj, dobra. Tu Kevlar. Myślałem, że mogę ten zawór przekręcić, ale nie.
Okej, jestem strasznie ciekaw, kiedy się ta misja skończy. Likwidowanie dowódców. Zobaczmy. Dowódcy mogą wzywać wsparcie. Jeśli uda ci się wyeliminować wszystkich dowódców bez wykrycia, będą oni mogli wszcząć alarmu i wezwać wsparcia. Jeśli zaatakujesz frontalnie, szybko zabij dowódców, zanim zdołają użyć radio. Aha, czyli takie trochę skradanie też tutaj mamy. No dobra, to spróbujmy się przekraść w takim razie. Aha, zabiję tego dowódcę czy nie? Chyba zabiłem. Nie, rzuca mi tam granatów, synek. Dobra, zbieram rzeczy. No okej, póki co powiem, podoba mi się. To jest strasznie dynamicznie. Ale to mi się też podoba. Okej, coś zebrałem. Chyba jakąś bombę. A nie, tu jest potrzebna bomba, żeby to wysadzić. Dobra. Czyli ja bombę muszę znaleźć w takim razie. Dobra, zbieramy stafik. Czyli co, ja muszę się tędy, tak? Najwyraźniej. No to wygląda. Dobra. Co ja się w Wolfensteinie będę skradać? Łe! Co jest? Dobra. O kurde, ma wieżyczkę! Wow. Co za głupi szkop? Tego się nie spodziewałem. Zaskoczył mnie. A, mogę takie skrzynki rozwalać. Dobra. Wszystko jasne. Coś tu było do zebrania? Gdzie to było? Halo? Ej, no tu gdzieś 10 naboi leżało. Dobra. Trudno. Kij z tym. Mamy pancerz. Nie, nabojów mam chyba dużo w miarę, co? Powiedzcie, że mogę odłączyć wieżyczkę. O tak! Mogę odłączyć wieżyczkę. Lecimy. Trochę wolno z tym idę, trzeba przyznać, ale... mi to nie przeszkadza. Wbijamy do bunkra, tak? Chyba tutaj muszę wejść. Dobra, rozumiem. Aluzję. Albo i nie rozumiem aluzji. Co ja mam teraz zrobić? Jakieś cele czy coś? Czekajcie. Notatki. Ogólnie mam znaleźć drogę do bunkra, tak? Nie, tak to... A, tu jest otwarte. Dobra. A, i to proszę bardzo, mamy bombę. Okej. Wszystko jasne, także w tym momencie muszę się wrócić. I sobie tą bombę... A w sumie tam mogłem jeszcze bombę podłożyć. Znaczy jest sens. Chyba nie mam. Dobra, podkładamy tutaj. Okej. Odejdźmy stąd szybko. A gdzie jest moje... Gdzie jest moje działko? Nie mam działka? No zajewanili mi działko. Co za... Co ja tu mogłem podnieść? A, mam moje działko, dobra. Okej, jestem strasznie ciekaw, ile w ogóle misje w tej grze trwają. Jeśli w ogóle to są jakieś misje. Strasznie niecelne to jest. Granaty! Kurde, jak mi tego niemieckiego granaty brakowało. Dobra, podnośmy sobie te rzeczy wszystkie. O, tu mamy jakąś mapę. Pokaż mi tu. A i co, tu mam cel i tu mam cel. Dobra. Fajnie, fajnie. Proszę umierać. Ciup, ciup. Ja mam jeszcze nadmiar zdrowia, łe. Otwierają się z drugiej strony. A, dobra. Pięknie. Okej, zbieram sobie pancerzyk. Gdzie on jest? Aj, panowie, szans nie macie. To jest niby średni poziom trudności. Ja tu się czuję jak normalnie na banalnym. A, amunicja mi się skończyła, niedobrze. Aj, aha, lewy, prawy strzelamy, dobra. O, no, czuję się jak na... czuję się jak na banalnym, mam 30 życia. Niedobrze. A czekajcie, tak jak już mówiłem, koncepcja dwóch karabinów średnio mi odpowiada. Także mimo wszystko ja sobie zamienię. A nie, nie chcę tego działka, Blaskowicz, wyrzuć mi to. Jak to się wyrzuca? O, w ten sposób, dobra. Muszę się jeszcze nauczyć tych wszystkich rzeczy tutaj. Czekajcie, czy ja tu może znajdę jakieś apteczunie? Nie no, to jest to samo... A, tu naboje były, dobra. Tu może... O, 40 amunicji. Znaczy, 40 życia, dobrze. To mi się podoba. Tu nic więcej nie ma. Really? A tu coś może w takim razie? O, proszę bardzo. Mamy wenty. Okej. I apteczunia. Sympatycznie. Coś może leży ciekawego? Niekoniecznie. O! Jakiś medal odkryłem. No dobra, czyli wyszedłem z drugiej strony, czyli znalazłem jakiś sekret, tak? Tylko ja nie chcę sekretu, ale ja chcę iść dalej w fabule. Aha, tu po prostu na górę miałem iść. Dobra. A ja błądzę. Ja błądzę, głupi! Granatę! Okej. Nie wiem, czy jest sens celować w tych grze, szczerze mówiąc, chyba nie ma sensu. Rozchowajmy się. Poszty, kurde.
Dobra, ładnie. A tu mamy jeszcze pruszkop jeden. Kurde, panowie. Za dużo was zdecydowanie. A powiem wasze, że jesteś strzelający, czuję się jak taki naprawdę starym, dobrym, jakimś bardzo starym, bardzo dobrym FPS-ie, nie? Taki niby stary FPS, ale nowy, taki, nie wiem jak to określić, szczerze mówiąc, do końca. Ale powiem wam, tak mnie wciągnęło, że normalnie aż mi się odzywać nie chcę, szczerze mówiąc. Dobra, to co, lecimy dalej na górę, jak rozumiem, jesteśmy na czwartym poziomie. Dużo autosave'ów, to mi się podoba, nie będę musiał się wracać, chociaż jeszcze w jako takiej otwartej walce nie zginąłem ani razu. Dobra, taki dystans to może poużywajmy sobie przybliżenia mimo wszystko. Machine gun! Ten niemiecki jest śmiechowy. Znaczy z jednej strony jest śmiechowy, a z drugiej taki... No nie podoba mi się ten niemiecki. Dobra. Ile on pancerza? Proszę spadać mi stąd. Aha, ja muszę zdjąć to działo, jak się domyślam. O kurde. Myślicie, że ja dobrze zrobiłem, że to coś zaatakowałem? Oj, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. O shit! Nie! Spadamy. Co ja mam zrobić w ogóle? Jakie jest moje zadanie w tym momencie? Wyeliminuj działa. Aha. Oj, to nie była dobra decyzja strzelając w to. Wow! Aha, i w ogóle... Nie miałem nic do powiedzenia, tak? O kurde, co to było? No dobra, to lecimy jeszcze w takim razie. Ale jestem ciekaw, jaki tu jest podział misji właściwie w tej grze. Szczerze mówiąc, bo nie wiem, czy tu nie ma podziału, czy co, no bo... Póki co tak tylko lecimy, ale... No dobra, czyli tak, tego robota nie strzelamy, to jest podstawa. Robota nie strzelamy. Proszę nie strzelać do mnie szkopy. Wow! Odrobałem łeb. Dobra. Okej. To teraz... Co ja mam strzelać właściwie w tym momencie? Dobra. Aha, czyli ja mam z tego nie strzelać, tylko mam się gdzieś wspinać dalej, tak? Aha, ja tu miałem... Dobra, ja tu po prostu miałem przejść. O, ja głupi. Dobra, ale moi drodzy, przede wszystkim przed następnym odcinkiem, przed nagrywaniem następnego odcinka muszę koniecznie przerzucić grę na inny dysk, bo strasznie wolno się wczytuje, kiedy mam nagrywanie i grę na tym samym dysku. Znaczy, wiesz, tak się nie powinno robić, ale nie ukrywam, że The New Order jest, no jednak zawiera dużo danych, a nie chciałbym takiej gry dawać na dysk SSD, która zabiera dużo miejsca na dysku. Dobra. Wow, wow, kto mi tu jeszcze? Oż ty cieciu, jeden. Dobra, tu już żadnego szkopa nie ma. Kurde, ja się naprawdę czuję w takiej mega, mega oldschoolowej strzelance, nie? Ale podoba mi się to, muszę przyznać, podoba mi się. Kurde, tylko pod jednym względem. List Oscara znaleziono, okej, okay, ciekawe. Mogę to przeczytać, czy coś? Pod J mogę przeczytać. Jakieś listy? No dobra, rozumiem, że to pełni rolę takich znajdziek. Mnie osobiście średnio to interesuje, szczerze mówiąc. Jedyne co chcę robić, to rozwalać szkopów! O kurde. Blaskowicz, reload. Panowie, żadnych szans ze mną nie macie. Kurde, ja się przedzieram przez nich po prostu jak w Doomie się czuję, powiem szczerze trochę. W Dooma sobie też musimy zagrać. Dobra, nowy cel, oczyść drogę. Ale którą drogę? Moment. Bo nie wiem, co ja mam teraz zrobić. A czekajcie. Dziabniemy go! Siup! Nie, do dupy ta egzekucja. Dobra, działa wyeliminowane. Spotkamy się na górze, no dobra. Czyli tędy muszę iść, tak? No ale to... co? A gdzie mam teraz iść? Bo nie rozumiem. Halo, gdzie mam iść teraz? Nie wiem. W ogóle nie wiem, czy też ciągnąć odcinek dalej, czy nie. A czekajcie, czy ja przypadkiem nie muszę tym działem? No ładuj, ładuj! O, dokładnie. O to chodziło, oczyść drogę, dobra. Rozumiem.
Jeden nieograniczony sprint, jak ta postać dynamicznie biegnie, jak mi się to mega podoba. Nie podoba mi się tylko, że Szkopy wygrały drugą wojnę światową, no ale to już... Cóż... Tak wyszło. Dobra, zbieramy amunicję, otwieramy. O cholera! Wow! Spadło. Nabrał się. Okej. Okay. Tak, spoko. Dobry dzieciak. Opuść etap. Aha, i to koniec misji. Okej. Okay. Spoko. Pay attention, bear boys. This is all turned from a goose hunt to a stick-up job. Behind us now is a center pillar of the German army. What are you doing in that bastard? Private gate, sirs. Important for duty. Well, crazy and dedicated. Come for the war. Take over, private. Now, General Death's Head is nearer to us now than he's been in years. Some nasty wounds you've got there, private. Be sure to mind that bleed. Eliminate the general, we cut the head off. Okay, big boss. We don't. They're gonna have us for breakfast. You all right there, kid? Sir, my eyes are watering, and I think I'm gonna be sick. Is this normal? It's just nerves. I'll teach you a trick. Inhale. Count to four. Exhale. Count to four. All there is to it. Well, having our ass tanned by some Nazi mutant fucking Frankenstein. So we ready then, lads? This time, we get the job done. Now let's go. Let's move it on. Go. Are you lazy or we roasted? This is a war. Sunday church. Okay, dialogi mi się mega już podobają. A good team. Like father and son. Blaskowicz, widzę z ciebie taki trochę filozof. Climb up this wall, get inside, locate the control room for this big fucking door and open it for us. You see any Nazi firearms, you take them. Bound to be better than ours. The rest of us will cover you from down here. Now, once the door's open, we get inside, we work our way up through the building, we meet up again on the top floors, we find Death's Head, and we shoot him in the head. No dobra, moi drodzy. Ale było napisane, że opuściłem etap, tak, więc wydaje mi się, że już tą pierwszą misję, powiedzmy, skończyliśmy. Cóż, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Mi osobiście gra się mega podoba póki co, ale muszę ją koniecznie przenieść na dysk SSD, bo strasznie wolno się wczytuje i też trochę mi się chyba zacina nagrywanie, mam wrażenie, przez to, że na tym samym dysku nagrywam i mam grę. Także to już sobie zrobię oczywiście poza waszym udziałem. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Wolfenstein The New Order. Na razie.